Witam Was bardzo serdecznie w tutorialu, w którym chciałbym trochę wygiąć wodę i zrobić taki efekt, który pewnie każdy już widział, ale nie każdy wie, jak go zrobić. W związku z tym podjąłem się tego prostego zadania, żeby Wam pokazać, jak to osiągnąć. Jeżeli chodzi o wyginanie wody, w perspektywie znajdujemy zdjęcie, gdzie po jednej stronie tego zdjęcia, po lewej czy to po prawej, mamy trochę wolnej przestrzeni, żeby móc je dobrze połamać. Następnie przygotowujemy sobie osobny plik kwadratowy, do którego będziemy przerzucali nasze główne zdjęcie. Tak nam to trochę ułatwi jakby podejście do pierwszego tematu, pierwszy raz do tematu. Przerzucamy sobie zdjęcie do naszego nowego soketa, tak to nazwijmy. Jak będzie to taki soket, naciskamy Enter. Tutaj zrobimy rzecz karygodną, naciśniemy C, krop i tym razem usuń wykadrowane piksele. Po prostu nie chcę, żeby cokolwiek pozostało poza obramowaniem naszego kwadratu. Dzięki temu teraz, jak zobaczycie, nie ma tam już absolutnie nic. Naciskamy kotwicę, konwertujemy plik na obiekt inteligentny, prawy przycisk myszy konwertuje obiekt inteligentny, naciskamy Ctrl-J, Ctrl-T, prawy przycisk myszy, obróć o 90% w prawo i odbij w poziomie. Dzięki temu mamy dwa pliki. Ponieważ będzie załamanie do lewej strony, bardzo bym chciał, żeby po lewej stronie właśnie był ten spadek wody, żeby ona tutaj była połamana. Teraz mamy taki plik i mamy taki plik. Na tym pliku las, może być lasso wielokątne. Przedzielamy sobie nasz plik mniej więcej w ten sposób. Naciskamy maskę warstwy, no i oczywiście wyszło nam coś odwrotnego niż chcieliśmy. Skoro wyszło nam coś odwrotnego, naciskamy Ctrl i odwracamy sytuację. Voilà. Jeżeli komuś wystarczy taki efekt, to spoko, no ale pójdźmy jednak trochę dalej. Dzięki temu, że mamy trochę plików przygotowanych, przede wszystkim chciałbym zmienić górę, ponieważ tamta góra jest dwa razy taka sama i to wygląda źle. Ctrl-T, rozciągam sobie nową górę. Ta góra będzie gdzieś tam się chowała. A oczywiście nie chcę tego miasta, mnie interesuje tylko góra. Zaznaczmy sobie naszą górę. No, nawet się udało, dodajmy maskę warstwy. Ta góra wygląda całkiem spoko, zjeżdżam z nią do dołu. Trochę ją tutaj ustawię, z shiftem ją trochę pomodelujemy, jest ok. Przyjrzyjmy się, jak ta góra powinna wyglądać, powinna mieć taki niebieski kolor. Dodajmy sobie warstwę, złapmy ten kolor, czyli Alt, mamy naciśnięty brush, pojawia się pipeta, samplujemy sobie kolor, który byśmy chcieli. Na tej warstwie naciskamy Alt i klipujemy ją do naszej góry i dodajemy dużym pędzlem w bardzo małym kryciu, na przykład 30 od spodu tego koloru. Zobaczcie, on tutaj po prostu się wgryza wszędzie, tak? Więc możemy się wgryźć absolutnie wszędzie. Ta góra trochę odstaje, więc weźmy sobie V i posadźmy ją niżej. Przyjrzyjmy się, co tutaj jest. No tutaj przede wszystkim są cienie. W takim razie na tej ścianie pionowej powinny się pojawić cienie. Dodajemy warstwę, klipujemy, czyli trzymamy Alt i naciskamy pomiędzy warstwami. Zmieniamy na pomnóż. Bierzemy znowu B jak brush, albo naciskamy pędzel, Alt, samplujemy ten kolor cienia. Wygląda tak. I teraz jeżeli będę pod naszą górą, a nad naszą warstwą, to tutaj pojawi się cień. Widzicie? Pojawia się cień. Ok. No tutaj nie chciałbym, żeby on się pojawił oczywiście gdzieś wyżej, więc muszę go sobie mniej więcej zbudować. Kiedy już zbudowaliśmy cień, możemy pokusić się, bo tu jest jeszcze taka jasna jakby granica, możemy także pokusić się o to, żeby dodać ponad tym, ponad naszą górą, przepraszam, poziomy dla odmiany i dodać trochę jasności. A może w ten sposób. Naciskamy Ctrl i na masę warstwy, naciskamy B jak brush, klipujemy tym przyciskiem do naszej góry i możemy sobie delikatnie tutaj rozjaśnić, gdzie nie gdzie końcówki naszej góry. Ok, ok. Natomiast to, co już Wam się pewnie rzuca w oczy, to to, że jeszcze do naszej góry należałoby delikatnie dodać wtopienia, czyli te końcóweczki delikatnie, może być niskim kryciem właśnie, topimy z wodą, żeby nie było tutaj takiej super ostrej krawędzi, bo nie na tym nam przecież zależy, prawda? To musi być w miarę spójne. Tu możemy zostawić taką jakąś niesamowitą jaskinię. Niech ona tam sobie egzystuje. Natomiast w większości naszego materiału staramy się doprowadzić do stopienia z tematem. Dobra. Tyle w temacie podstawy jeszcze na górze. Do góry możemy dodać krzywe. A, trochę
rozjaśnić naszą górę, Ctrl I naciśniemy, B jak brush, białym kolorem, dużym pędzlem ponownie, możemy rozjaśnić górę w tych miejscach, w których powinna być rozjaśniona. Czy białym kolorem, o, chcieli, o tak sobie tym posterujemy. Dobra, niech będzie. Jest całkowite fantazy, więc nie ma problemu. Co ja bym chciał dalej? Chciałbym, dobra, delfina sobie darujemy. Weźmy sobie tego wieloryba, przerzućmy wieloryba, niech on będzie Ctrl T, zmniejszamy go, to będzie mały wielorybek. Rzućmy go sobie może tutaj na razie. Wróćmy do naszych składowych. Weźmy jeszcze sobie żaglówki, tankowiec i weźmy sobie niebo. Te trzy rzeczy zaznaczam, przerzucam, Ctrl T, Enter i one będą już mniejsze. Czyli tak, mamy wieloryba, mamy tutaj jakiś wielki statek, ten statek niech będzie tutaj, mamy małe statki, Ctrl T, sobie grupę małych statków tutaj i mamy niebo. Niebo jedzie ponad nasze warstwy pod górę, czyli ponad nasze warstwy bazowe, ale pod górę. Rozciągamy Ctrl T to niebo, niech ono sobie będzie na przykład takie, Enter, dwuklik na niebo. Pod spodem mamy dużo niebieskiego, więc wybieramy sobie niebieski i ja w niebieskim nie chcę, żeby nasza warstwa była, widzicie? Dzięki temu ona się odkrywa, jeżeli nacisnę Alt i rozjeżdżam, to ona ucieka z niebieskiego, a niebieska jest woda. Więc ona zaczyna wpadać w niebo i fajnie tutaj zaczyna się teoretycznie odbijać, ale to jest przejście, a nie teoretyczne odbicie, więc naciskam Ctrl J, otrzymuję jeszcze jedną taką samą warstwę nieba, naciskam Ctrl T i sobie niebo przekręcam. Natomiast wiecie, co zrobiłem, rozumiecie? Wziąłem to samo niebo, odwróciłem je trochę, żeby to odbicie było w innej perspektywie. No, taka pseudosztuczka. Więc tą górną warstwę nieba sobie na razie wyrzucam z widoku, a do tej dolnej dodaję maskową warstwę, naciskam B i usuwam stuprocentowym kryciem tę warstwę z naszej wody. Tak, na wszelki wypadek. Dodatkowo. Wtedy jak zapalę tę warstwę, ale usunę z tej warstwy, dodam maskę warstwy i usunę ją z nieba, tak żeby nie powielać tych chmur, bo one są tutaj kompletnie niepotrzebne, aż takie mocne. No mniej więcej usunąłem je z nieba, ale one zostały na naszej wodzie, widzicie? I one robią jakiegoś tam rodzaju odblaski tam, gdzie powinny je robić. Dobra, przejdźmy do naszego statku i wieloryba i kończmy ten tutorial, bo jest i tak zbyt rozwlekły, jak na tak prosty efekt. Wieloryb, statek, dobra, wieloryb, później na koniec zróbmy statek. Woda ma to do siebie, że wszędzie jest podobna, bo jest wodą, ale różni się kolorem. No i tam powiedzmy tym, czy jest zburzona, czy nie. Jeżeli ponad naszym statkiem dodamy barwa nasycenie, sklipujemy do naszego statku, złapiemy łapką ten właśnie kolor, który różni nasze wody, to możemy potem tylko ten kolor zmienić. Widzicie, musimy dopasować mniej więcej kolor do tego, który jest zastany poniżej. To może być absolutnie tylko mniej więcej. Nie musimy się przejmować, ponieważ wszystko będzie troszeczkę zmienione. Mógłbym oczywiście wyciąć ten statek, ale straciłbym te wspaniałe dodatki. Teraz z naszego statku dodaję maskę warstwy czarnym kolorem. Na początku mocnym, tam gdzie u góry mocny potrzebujemy i mniej mocnym tam, gdzie go nie potrzebujemy. Czyli jeżeli mamy myszkę z jakimś niewielkim kryciem, usuwamy to, co nam nie leży. No już widzę, że jeszcze na naszej warstwie dopasowania fajnie było przewalczyć ten kolor, bo on faktycznie tutaj nam troszeczkę nie pasuje. No powinno być bardziej coś takiego. Coś takiego. Może coś takiego. O, coś takiego bardziej. No i teraz tylko pozostaje mi pousuwać mniej więcej z wtopieniem tu i ówdzie ten kolor. Ale jaki jest profit? No profit jest taki, że mamy oryginalne odbicie tego statku, mamy oryginalny killwater i naprawdę wygląda to dużo lepiej, niż gdybym go wyciął tak na pałkę i no i pozostawił grafikę z niczym, czyli nie było statku, jest statek, nie było statku, jest statek, dobra, jeszcze są trochę ciachne. No, teraz mamy takie małe stateczki, tu zastosujemy sobie szybko inny myk, sadzamy je na wodzie, one są małe i zmieniamy
na ciemniejszy kolor. Jako, że one są w oddali i są w jasnościach, nie powinno być z tym większego problemu. Dodajemy maskę warstwy, bo jak brasz, i usuwamy wszystko, co nas tutaj boli w oczy. Ale zobaczcie, nie musimy jakoś specjalnie starać, prawda? One już tam są i też mają oryginalne cienie, też fajnie to wygląda. One są oczywiście w oddali, więc klikamy na nie, a nie na maskę warstwy. Filtr, rozmycie gaussowskie, 1, 4, może nie, 0,9 i to wygląda całkiem legitnie. Dodatkowo mamy tego wielorybka. Ten wielorybek niech sobie będzie tutaj, Ctrl-T. On też będzie jeszcze mniejszy. Zastanawiam się, czy nie dać go tutaj i na przykład nie dać go tak. O, może damy go tutaj. On wypełni świetnie tutaj przestrzeń. I teraz to, co musimy na pewno zrobić, musimy pozbawić go tej przestrzeni dolnej. Dodajmy maskę warstwy, B jak brush. No i oczywiście usuwamy przestrzeń pod naszym wielorybem, ale staramy się pozostawić przestrzeń, która będzie odpowiedzialna za jego cieniowanie i za ten ciemny obraz, który wyrywa się z tej wody, prawda? Czyli tutaj powinniśmy jednak uważać w tym miejscu. Czyli gdzieś jest ta granica wyrwania się z wody, ona jest zaznaczona ciemniejszym kolorem. Teraz możemy go sobie zaznaczyć szybkim zaznaczeniem, fajnie się zaznaczył. Naciskamy Ctrl-Shift-I, czyli zaznaczamy wszystko, co nie jest wielorybem. I teraz mocnym pędzlem walimy po tym, co nie jest wielorybem od góry. O, w ten sposób. Tak. To nie jest wielorybem zdecydowanie. Ctrl-D. No i mamy tutaj jakiegoś wieloryba, który wyskakuje z... To jest trochę to żałosne, ale wydaje się być w miarę spoko. A jakbyśmy mu jeszcze Ctrl-T dali, on naprawdę będzie duży. No powiem wam, że to byłoby w miarę w cenie tutaj Ctrl-T. Dobra, siedź sobie tutaj chłopak. Musimy dodać cienia. I teraz, jako że będziemy dodawali cienia na płaszczyźnie pionowej, czyli ponad ostatnią płaszczyzną dodajemy kolejną warstwę, Alt klipujemy, naciskając między warstwami do naszej warstwy pionowej, zmieniamy na pomnóż, bierzemy sobie B jak brush, samplujemy kolor, z którego robiliśmy cienie, albo samplujemy ten kolor i dodajemy pod naszym humbakiem, czy no ja tam się nie znam, ale pod naszym wielorybem trochę cieni, może nie w setce, ale w 35 już na pewno tak. O, na pewno tutaj powinny być te cienie, bo jeżeli stąd mamy jakieś tam światło, to one tutaj powinny być. Tu jest coś takiego. Dobra. I myślę, że w ten sposób będzie dosyć legitnie. Zmieńmy jeszcze może troszkę charakterystykę, czyli filtr rozmycie gaussowskie. No i ten cień sobie rozmyjmy bardziej zdecydowanie. O, coś takiego będzie ok. I do naszego humbaka wieloryba. Kolejna warstwa, klipujemy z altem, dodajmy troszeczkę nakładki, samplujemy ten kolor i od spodu tylko do naszego humbaka, a w ogóle może zmieńmy, tak się zastanawiam. Dobra. Pytanie, czy ja dodaję do humbaka? Nie, ja dodaję, sody, absolutnie źle to zrobiłem. Ja w sensie tą ostatnią rzecz, muszę teraz odnaleźć naszego nieszczęsnego humbaka i ponad nim dodać tą warstwę, klipujemy tylko do niego. I dzięki temu on dostanie... Tak? To jest to? Nie, sklipowałem to do łódeczek. Sorry, jest już bardzo późno, ja po prostu nie ogarniam. O, teraz trafiłem, klipujemy naszego humbaka, to jest ten humbak. Właśnie ten kolor, który się tutaj objawił. No, on wygląda dzięki temu dużo, dużo bardziej legitnie. Nakładka też troszeczkę przyciemnia, tak? Wzmacniamy efekt. I wygląda to dobrze. Jako, że to jest jakiś tam kraniec świata, to nie mamy z tym problemu, że cała ta grafika jest dziwna. Warto jeszcze dodać do tej pionowej warstwy kolejną warstwę, sklipować, czyli Alt i klipujemy. Zróbmy sobie może pomnóż delikatnie. Weźmy sobie ten kolor, samplujmy, ten bardzo ciemny. Weźmy absolutnie małe krycie, 19%, bardzo, bardzo duży pędzel. I tutaj przy samej krawędzi, jak będziemy jeździć, widzicie, ona zacznie do nas bardziej wychodzić. Zacznie nam tutaj mocniej zaznaczać swoją krzywiznę. Im bliżej nas, tym bardziej powinniśmy ją zaznaczyć. O, w ten sposób. Czyli tak było,
Tak jest. Dzięki temu ta krawędź wyszła nam do przodu. Moglibyśmy też ostatecznie ponad wszystkim dodać jeszcze jedną warstwę i takim zaznaczeniem, wiecie, delikatnym, o tu, sorry, jeszcze raz, tak, 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 coś takiego, taki pseudokon robimy. Jeżeli mamy to zaznaczone, naciskamy krzywę i możemy taką krzywą sobie przesterować, ale chcielibyśmy tutaj absolutnie naprawdę delikatnie. I następnie filtr, rozmycie gaussowskie. No, niech będzie, czyli tak było, tak jest, tak jakby ta krzywizna jeszcze bardziej sobie tutaj popuje. Czyli stworzyliśmy, no prawie stworzyliśmy połamane morze, połamany ocean. Grafikę, która generalnie krąży od lat po internecie, nie każdy potrafi to zrobić, ale wierzę, że teraz wszyscy będziemy już potrafili. Dzięki bardzo, miłego wieczoru, pozdrawiam, cześć.